Od tysiącleci ludzie utrwalają swoje myśli i działania. Dziedzictwo dokumentacyjne jest bezcennym świadectwem historii i rozwoju cywilizacji. Należy je zatem chronić i upowszechniać. Przesłanki te legły u podstaw programu Pamięć Świata, który został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury w 1992 roku. Oprócz międzynarodowej listy tworzone są rejestry gromadzące obiekty o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów lub regionów. W 2014 roku w Warszawie została zainaugurowana Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata, która to objęła zaledwie cząstkę skarbów znajdujących się w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach. Teraz zaś, w ramach drugiej edycji programu, na Polskiej Liście Krajowej pojawiają się kolejne zabytki. Pamięć Polski, pamięć świata. Mszał to księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne części mszy. Ten rękopis dekorowany jest jedną przepiękną miniaturą, ukazującą ukrzyżowanego Chrystusa. Ta miniatura pokazuje, jak bogate było gdańskie środowisko artystyczne XV wieku. Widoczne są w niej wpływy burgundzkie, a jej autor mógł kształcić się w warsztacie mistrza Franke, który działał m.in. w Hamburgu. Średniowieczne rękopisy najczęściej były wyrobami w całości skórzanymi. Pergaminowe karty zrobione są ze skóry i skórą powleczone były oprawy wykonane z drewna. Do dzisiaj zostało nam z tamtych czasów powiedzenie, że przeczytaliśmy książkę od deski do deski. Ten rękopis spisany jest kanciastym pismem gotyckim zwanym teksturą. Jego wysoka cena wynikała nie tylko z dużej wartości samego materiału, ale także z tego, że trzeba było bardzo dużo pracy włożyć w to, aby taki rękopis spisać. Średniowieczni skrybowie notowali czasem, że ten, kto nie potrafi pisać, sądzi, że to żadna praca. Lecz choć trzy palce piszą, całe ciało pracuje. Księgi liturgiczne bardzo często związane były z konkretnymi ołtarzami. Ten mszał zawiera zapis, że w 1518 roku używano go przy ołtarzu świętej Brygidy w kościele mariackim w Gdańsku.